Hejka, dzisiaj jest, już wam mówię, czwartek. Dziś zapraszam was na test spersonalizowanej szczoteczki do czyszczenia skóry i masażera do twarzy szwedzkiej firmy Foreo. Wydaje mi się, że chyba nie jestem jedyną osobą, która o tej szczoteczce do twarzy słyszała przed latami. Wychodziły różne modele, różne kolory, różne wielkości, ale mimo wszystko marka Foreo obiła mi się nieraz o uszy. Jak wiecie, jak byłam w Polsce, to miałam zabiegi oczyszczenia skóry, które bardzo mi pomogły z moim takim lekkim trądzikiem, z którym się zmagałam, ale niestety tutaj ten największy problem mam zawsze tutaj i tutaj po bokach. I wiadomo, już ta skóra nie jest taka jak po pierwszych dniach oczyszczenia skóry, więc chcę utrzymać ten efekt, jak nie jeszcze bardziej polepszyć. Wiadomo, że my sami ręcznie nie umyjemy nigdy w życiu tak dobrze naszej buzi, jak może to zrobić właśnie taka szczoteczka stworzona właśnie do tego. Ja się troszkę dowiedziałam o tej szczoteczce, żeby zrozumieć właśnie, jak trzeba jej używać. Przednia strona tej szczoteczki, tam gdzie mamy również logo, ona służy do umycia twarzy, do czyszczenia naszej skóry. A tylna strona, tutaj mamy wejście do ładowarki, przycisk, dzięki któremu włączamy szczoteczkę i wyłączam oczywiście, zmieniamy różne tryby. Pustki są takie twardsze, większe, one służą już do czyszczenia tłustej cery i mieszanej. Mamy również nowy tryb Glow Boost, który praktycznie można włączyć oczywiście dzięki aplikacji. Aplikację wam pokażę dzisiaj wieczorem, jak ona działa, dlatego że niestety wiecie, że ja nagrywam jeszcze telefonem, a aplikacja jest na telefonie, więc dzisiaj ukradnę telefon od mojej koleżanki i wam pokażę, jak to działa. Możemy również włączyć przez podwójne naciśnięcie. Proszę bardzo. I mamy już włączony ten tryb Glow Boost, który oferuje nam 30-sekundowe oczyszczenie twarzy, które powoduje, abyście się szybko po prostu nie skazitelną cerą, jak mamy na przykład mało czasu, to możemy właśnie włączyć ten tryb. Ta szczoteczka, jak dobrze wiem, ma 12 poziomów mocy. Możemy regulować je dzięki aplikacji. Rzecz, która mnie zaskoczyła w tym, to jest fakt, że po jednorazowym naładowaniu tej szczoteczki starcza nam na 400 użyć. To jest dla mnie szokująca liczba i nie wiem nawet, jak to jest możliwe. To jest mega na plus, nie trzeba za każdym razem pamiętać o ładowaniu tej szczoteczki i fajna rzecz jest też, że dzięki aplikacji możemy też sprawdzić poziom naładowania baterii. Ja mam właśnie dzisiaj Luna Mini 3 i do tego użyję też żelu firmy Foreo również, więc ja idę sobie lekko zmoczyć moją buzię i już do was wracam. Mam zmoczoną buzię i bierę żel. Wow. Nakładamy go na szczoteczkę. Ma fajną konsystencję, taki jakby klej. I dobra, i włączam. Wow, o Boże, ale to jest fajne. Odczułam takie mocne pulsacje, ale relaksujące. Już wiem, czemu tu też jest masażer. O, ale fajne. Wyłączyła się sama. I co o tym sądzicie? Tak się prezentuje moja cera. Nie można zauważyć po tym, po pierwszym użyciu poprawy w jakichś wypryskach, ale spójrzcie, jaka jest promienna, jaka jest promienna, jak fajnie oczyszczona. Wow. Jak dostałam tą paczkę, to dostałam też karteczkę. Na koniec też było napisane, niech glow będzie z tobą. I mi się wydaje, że właśnie o to chodziło, o ten piękny efekt. Pierwszy raz testowania szczoteczki Luna Mini 3 od Foreo jest zaliczony, mi się wydaje. Widzimy się dzisiaj wieczorem. Więc umyłam już moją twarz, dlatego można zauważyć, że jestem zaczerwieniona. I test dzisiaj wieczorem. Tak jak wam mówiłam, będę testować i rano, i wieczorem, dwa razy dziennie. Więc zaczynamy. Wezmę żel oczywiście z Foreo. Miałam wam pokazać właśnie aplikację. Mianowicie aplikacja Foreo. Łączymy naszą szczoteczkę z właśnie tą aplikacją. Widzicie, mam połączone dwie szczoteczki.
ale mnie właśnie obchodzi Luna Mini 3. Musimy włączyć Bluetooth w naszym telefonie. Okej. I już jest podłączona. Zaczynamy tryb. Ja sobie wybrałam, żeby ten tryb trwał 120 sekund, dlatego że taki najbardziej lubię i najmocniejsza moc, dlatego że lubię, jak moja skóra jest dobrze czyszczona, szczególnie wieczorem. I klikamy tutaj start i nasza szczoteczka zaczyna działać. Pani na rysunku nam pokazuje nawet, gdzie ją stosować. Teraz należy na czole, a później właśnie zmieni. Pokaże najpierw jeden policzek, później drugi, później brodę. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do. And it's the smile on your face. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. Always, yeah. You are my world in every place. Oh, oh, oh. It's the things that you do. It's the things you do. Kochani moi, dzisiaj oficjalnie skończył się tydzień testowania. Słuchajcie, nie wiem nawet od czego zacząć, bo jestem pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem tego, jakie efekty teraz moja skóra uzyskała po tym tygodniu stosowania tej szczoteczki. Przepraszam, że będę patrzeć tak do tyłu, ale mam lusterko za mną, więc będę tak mówić, co widzę. Pierwsza sprawa to jest fakt, zauważyłam to tak naprawdę tylko wczoraj, ale mimo wszystko, kurczę, bo w 6 dniach stosowania to jest naprawdę fajny wynik. Zauważyłam, że moja skóra jest tak gładka, jaka nigdy wcześniej nie była. Nawet nie chodzi o to, że nie ma jakichś tam wypysków, pryszczyków, problemów, ale jest po prostu gładka, czuć, że jest oczyszczona, napięta, bardzo ładna. Zauważyłam to właśnie wczoraj, mimo że byłam pomalowana. Byłam pomalowana i ogólnie już była tak gdzieś wieczór. Ja tak dotknęłam mojej twarzy i tak... Wow! Na początku myślałam, że to podkład, ale dzisiaj rano wstałam i nie byłam pomalowana i dalej tak dotknęłam moje buźki i tak zrozumiałam, że to jest jednak powodowane używaniem tej szczoteczki. Właśnie tej szczoteczki używałam i rano, i wieczorem. Używałam szczególnie tej pierwszej właśnie, tej przedniej strony, która po prostu służy do oczyszczenia twarzy. I czasami też odwracałam szczoteczkę i używałam tej tylnej strony. Następną rzecz, którą zauważyłam i której się tak naprawdę wcale nie spodziewałam, to są pory. Ja mam ogólnie mega problem z porami, dlatego że no, mam taką cerę i te pory się prezentują, są otwarte, widoczne. I ta szczoteczka mnie tak zamknęła. Są naciągnięte, zamknięte, oczyszczone i... Tak praktycznie wcale już ich już nie widać, bo skupiałam się właśnie jak najbardziej na tej części twarzy i właśnie tylnej części używałam właśnie szczególnie właśnie tutaj blisko okolic nosa, pod oczami, żeby właśnie to mi wszystko się wyrównało i oczyściło. Aplikację użyłam tylko 2 razy. Mam nagrywać, a nie używać aplikacji.
Ale jak właśnie teraz już skończę ten test i nie będę musiała już nagrywać za każdym razem, jak będę używać Luny, to na pewno będę stosowała tej aplikacji, bo ma super naprawdę możliwości ta aplikacja. Z aplikacją to jest łatwiejsze. Następnie mamy opcję znajdź moją Lunę. Jak na przykład mamy gdzieś schowaną naszą Lunę, nie wiem gdzie, gdzieś nie wiem, zostawiliśmy, to po prostu mamy na aplikacji właśnie tą opcję, klikamy i znajdziemy dzięki temu naszą szczoteczkę. Fajny jest fakt, że w aplikacji możemy też sobie wymierzyć intensywność, czas trwania oczyszczania, no i po prostu jest łatwiej i przyjemniej stosować Lunę z aplikacją. Mogę powiedzieć jeszcze o tej szczoteczce, że została ona wykonana z hipoalergicznego silikonu, aby łatwość poruszać się po skórze, żeby nie powodowała nam żadnych alergii, podrażnień. No ja naprawdę jestem w szoku, pod wrażeniem. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na stronie Foreo. Możecie wejść właśnie na Lunę Mini 3 i tam znajdziecie wszystkie jej opcje, możliwości. Chciałam jeszcze raz tylko powiedzieć, żeby pamiętać, że szczoteczka Foreo nie jest stworzona do demakijażu. Najpierw robimy demakijaż, a następnie oczyszczamy dogłębnie twarz tą szczoteczką. Pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę ważne. Uważajcie na to, żeby szczoteczka wam się nie zniszczyła i żeby też skóra była oczyszczona tak, jak chcecie. To by było na tyle. W opisie znajdziecie wszystkie linki do strony Foreo, do teczki Luna Mini 3. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, że wy też zauważyliście poprawę mojej cery. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę, zasubskrybujecie mój kanał i że zostawicie jakiś komentarz, a my się widzimy w następnym filmiku. Pa! Jak zauważyliście, że w trakcie filmiku zabrakło mi paznokci, to niestety musiałam je ściągnąć. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. And as time goes by, that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be